Moi drodzy, święty Jan z Dukli, którego wspomnienie dziś obchodzimy, urodził się około 1414 roku. W swojej młodości święty Jan wybrał życie pustelnicze. Następnie, słysząc głos powołania zakonnego, wstąpił do franciszkanów konwentualnych w Krośnie. Rozpoczął tam studia teologiczne i po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie podjął pracę duszpasterską jako kaznodzieja i spowiednik. Swoje obowiązki wypełniał z wielką gorliwością, zatroskany o powierzony sobie lud. Święty Jan odszedł do Pana 29 września 1484 roku. Jana z Dukli beatyfikował papież Klemens XII, a kanonizował święty Jan Paweł II w 1997 roku. Od świętego Jana możemy uczyć się pokory i cierpliwości w nieustannym trwaniu przy Jezusie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i swych synagoga będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Drodzy i kochani bracia i siostry, ile razy czytam tę Ewangelię, to zawsze przypomina mi się taki aspekt egzystencjalny, bardzo też można powiedzieć osobisty. Pamiętam rozmowę przed pójściem do seminarium ze swoją babcią, dzisiaj świętej pamięci już. Prosta kobieta, a bardzo kochana, bo babcię się kocha chyba najbardziej. Troszkę mnie zaskoczyła, ponieważ poprosiła mnie o chwilę rozmowy i mówi: słuchaj, to wszystko, co się w życiu twoim wydarzyło, co jest związane z twoim powołaniem, ma też swoją historię. Nie jest co prawda ona ciekawa, raczej smutna. Przed wielu laty, gdy stał nasz dom, nie tylko ten jeden, ale jeszcze kilka, zanim zostaliśmy wywłaszczeni, żeby pójść i mieszkać do bloku, a w tym miejscu, gdzie nasz dom został zburzony, też stoi blok w mojej miejscowości rodzinnej. Wiesz, wydarzyła się historia. W naszej parafii, musisz wiedzieć, przed wielu, wielu laty znalazła się grupa osób, która chciała usunąć księdza z parafii. Więc była jedna lista, gdy przychodziły moje sąsiadki i mówiły, takie ładne słowo było używane: kumo, podpiszcie listę, żeby księdza stąd wyprowadzić. Nie podpisałam. Ale druga przyszła sąsiadka i mówi: kumo, podpiszcie listę, żeby ksiądz został. Jak dzisiaj patrzę na to, co się dzieje za chwilę, że udasz się do seminarium, to pomyślałem sobie, że jednym podpisem nie wiedziałam, że będę miała wnuka księdza.
Ksiądz wrócił, mimo że go wywieziono na chwilę. I moja babcia to powiedziała taką ciekawostkę, mówi, słuchaj, nigdy nie podnoś ręki na żadnego księdza, nigdy nic nie mów źle o Kościele. Pan Bóg się martwi o swoje sługi, bo my z parafią żyliśmy i żyć będziemy dobrze. Ksiądz nie raz prosił nas o różne rzeczy, żeby pomóc mu, więc nie było powodu, żeby go usuwać. Mówię w takim aspekcie egzystencjalnym o tym, dlatego że dzisiejsza Ewangelia mówi dość mocno poprzez słowa Jezusa, że przyjdzie taki czas, w którym przyprawią was o śmierć. Brat wyda brata na śmierć. Ojciec syna, dzieci powstaną przeciwko rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich, którzy będą wokół was. I tak się chyba dzieje. Można patrzeć na tę Ewangelię dzisiaj tak bardzo pesymistycznie, że dzisiaj Kościół jest uciemiężony, że jest szykanowany, że jest jakoś oceniany. Oczywiście trzeba powiedzieć, że grzech w Kościele był i będzie i słudzy ołtarza też nie są tego pozbawieni, że każdy musi się pilnować. Ale myślę, że dobrą rzeczą jest dzisiaj powiedzieć też współczesnym ludziom, chrześcijanom, że potrzeba ogromnej modlitwy za sługi Boże, które weszły na drogę kapłaństwa, zakonu, tak jak dzisiejszy patron dnia. Potrzeba dzisiaj modlitwy o święte i liczne powołania do służby w Kościele. Żeby byli tacy, którzy mimo tego, co dzisiaj dzieje się na wielkim świecie, kiedy jest, można powiedzieć, laicyzacja tego świata. Gdy mówi się też, nie wiem czy wiecie, o Polsce, że następuje taki dość szybki proces laicyzowania, zeświadczenia naszego społeczeństwa, że ludziom marzy się, można powiedzieć, w krótkim słowie powiem to, Zachód. A mnie się kojarzy takie słowo z Zachodem, czyli z krajami, które nas otaczają od tej właśnie strony zachodniej, z takim troszkę bezeceństwem i pozbawiania siebie tożsamości narodowej, ale przede wszystkim także odejścia od wartości, które niesie Kościół. Człowiek, który pozbędzie się wartości, jaką jest wiara, jakim jest miłość, jakim jest nadzieja, jakim jest poszanowanie bliźniego, to wystarczy popatrzeć w drugą stronę, na wschodnią stronę, do czego prowadzi takie zeświadczone życie, życie bez Boga. W kontekście tej historii, którą wam opowiedziałem, bracia i siostry, muszę powiedzieć, że moja babcia dopowiedziała też jedną ciekawą rzecz kilka lat później, jak jeszcze już byłem w seminarium. Wszyscy, którzy podnosili rękę na księdza, w jakikolwiek sposób, ich życie się nie udało. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy nie muszą bać się Kościoła, mimo że z niego chcą się wypisywać, mimo że nas księży często też opluwają, księży biskupów, nawet papieża, kontestują wiele rzeczy. To jednak, gdy przychodzi jakiś trudny moment w ich życiu, to ten ratunek i to, można powiedzieć, ostateczny, najczęściej jest tak, że ci, w cudzysłowie biorę słowo, oprawcy dzisiaj Kościoła, do tego Kościoła przychodzą. I z tego Kościoła, można powiedzieć, życzliwości i dobroci korzystają. I nie tyle korzystają z naszej posługi tylko, ale przede wszystkim zwracają się do Boga. I dzisiaj współczesnemu światu potrzebne jest chyba takie nawrócenie. Jak patrzę tak globalnie, to nasz kraj, nasza ojczyzna jest chyba najbogatsza i w tradycje, i w życie Kościoła, miłość do ludzi. I dla większości z nas to wszystko wypływa tylko z jednego faktu, z naszej wiary. Dlatego też przychodzimy, zobaczcie, do Kościoła, na mszę świętą, na spotkanie z Bogiem.
Ludzie, gdy chcą jakby uratować swoje życie, albo chcą popatrzeć na nie, dzisiaj boją się najbardziej chyba, można powiedzieć, też wojny, to zaczęli też myśleć o sobie, o tym, co się dzieje wokół nich, że chciałbym komuś powierzyć tą swoją przyszłość. Nie tylko się zbroić, ale powierzyć tą przyszłość. I coraz częściej słyszę od nawet takich, których bym się nie spodziewał, że zacząłem się modlić. Zacząłem patrzeć na swoje życie, że można go szybko stracić. Życie ludzkie można stracić w sposób fizyczny, bo to widzimy na wschodniej granicy, czy za granicą. Ale można stracić też drugie życie. Życie wieczne. Życie duchowe. I dlatego Pan Jezus do swoich apostołów mówi, że choćby było bardzo źle, jeśli ludzie będą was wydawać, będą na was krzyczeć, będą to wszystko czynić, to pamiętajcie, że to będzie się wszystko działo z powodu mojego imienia. Ale wy wytrwajcie do końca. A kto wytrwa, będzie zbawiony. I dzisiaj wielu ludziom brakuje właśnie tej wytrwałości. Wielu ludzi dzisiaj patrzy, ja patrzę na siebie też jako kapłana i tu z kolegami też rozmawiamy, że nie możemy odejść z tego statku, na który kiedyś weszliśmy, któremu jest powołanie, kapłaństwo, bycie w Kościele, bycie przy Bogu. Nie można się wycofać. Mówienie kiedyś Panu Jezusowi, pójdę za Tobą, a mamy obrazek ostatnich Ewangelii, które o tym mówią, słów Jezusa, pójdź za mną. Nie można tego zniweczyć jednym gestem. Jeśli ktoś próbuje układać swoje życie bez Pana Boga, to powiem szczerze, to taka wegetacja. To takie trwanie przez życie, że może opływać we wszystko, może wszystko mieć, ale w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że to wszystko jednak nie jest tym, co ja powinienem czuć. Do tego potrzebna jest ogromna miłość i zaufanie, które idzie w stronę Pana Boga. I dlatego ta Ewangelia też cieszy mnie pod koniec, kiedy słyszę słowa, gdy was prześladować będą w tym świecie, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby uciekać tak bezpośrednio, ale Pan Jezus mówi wprost, ja będę z wami, ja będę z tobą. Przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I żaden z wielkich tego świata nie może ludziom zapewnić tego, co zapewnia Jezus. Że będzie z nami do końca. I to jest, bracia i siostry, istota właśnie chrześcijaństwa. Istota wiary w Boga. Taka prawdziwa, nieskazitelna. I te słowa dzisiejsze, które Jezus mówi, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zobacz, obraca się wokół wielu ludzi. Oni ci różne rzeczy mówią. Oni cię zapewniają. Mnie też. Obiecują. To są po prostu czasami cudowni ludzie. Przez słowa ich przenika też dobroć, takie zapewnienie, przekonanie. Ale to, co mówi Bóg do ciebie i do mnie, że kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, tego ci nie może nikt dać oprócz Niego. I to jest dla mnie najbardziej radosna wiadomość, że warto trwać, choćby ten świat się dzisiaj obrócił przeciwko mnie. To jedyna radość jest z tego, że wierzę Bogu, który zawsze pozostaje drogą, prawdą i życiem. I tak trzeba trwać. Ja trwam i trwać będę. I do tego was zachęcam dzisiaj. Amen.